Pokój, dobro. Refleksja nad regułą franciszkańskiego zakonu świeckich. Wśród duchowych rodzin powołanych przez Ducha Świętego do życia w Kościele, rodzina franciszkańska jednoczy wszystkich członków ludu Bożego, a więc ludzi świeckich, osoby zakonne i kapłanów, którzy czują się powołani, aby pójść za Chrystusem śladami świętego Franciszka z Asyżu. Pozostając w żywej łączności wzajemnej, stosownie do swego stanu, pragną oni urzeczywistniać charyzmat wspólnego Ojca Serafickiego w życiu i posłannictwie Kościoła. Duchowe rodziny w Kościele. Duch Święty, pierwszy dar dany wierzącym, nie tylko buduje, ożywia i stale jednoczy Kościół we wspólnocie i posłudze, lecz również przeozdabiają go różnorodnością instytucji, rozprzestrzeniają się rozmaitych charyzmatów, a także rozkwitem licznych rodzin duchowych, będących jakby tkanką ludu Bożego. Rodziny duchowe są wielkim bogactwem dla Kościoła, gdyż dają mu sposobność bycia matką, coraz bardziej płodną w świętość, która przejawia się na rozmaite sposoby. Owe duchowe rodziny biorą zazwyczaj początek od jakiegoś świętego o niepowszedniej szczególnej osobowości, obdarzonego nadzwyczajnymi darami, najdoskonalej odzwierciedlającego wyobrażenie Chrystusa, którego od czasu do czasu Bóg powołuje w Kościele. Taki święty staje się jakby latarnią wskazującą szlak do przemierzenia, jak znak dany czasom, jak potężny biegun przyciągania dla wielu należących do jego pokolenia, a także dla następnych pokoleń, które odnajdują się w jego duchu, sposobie myślenia i postępowania. Rodziny duchowe stanowią wielkie instytuty zakonne. Benedyktyni, jezuici, franciszkanie, salezjanie, dominikanie, karmelici. I są wielce pomocne Kościołowi w każdej epoce, a zwłaszcza w czasach trudnych. Pomoc, jakiej udzielają Kościołowi, wyraża się poprzez ich duchowość będącą połączeniem sposobu myślenia oraz działania w określonym stylu i kierunku. Rodzina franciszkańska. Spośród licznych rodzin duchowych radujących Kościół Chrystusowy, Duch Święty powołał także i rodzinę świętego Franciszka z Asyżu, aby dać ludziom nową drogę do uczestniczenia w życiu i jedności z Ojcem Niebieskim. Rodzina wielopostaciowa. Biedaczyna z Asyżu, wezwany przez ukrzyżowanego do odbudowy jego domu, doznał od Boga objawienia, iż winien prowadzić w Kościele żywot zgodnie z Ewangelią Świętą wespół z braćmi, których dał mu sam Pan. I tak założył pierwszy zakon. Za radą i wskazaniami Franciszka, również Klara z Asyżu ustanowiła zakon wśród pragnących podążać tą samą drogą ewangelicznej doskonałości. I w ten sposób powstał drugi zakon, zakon klarysek. Ponadto wielu innych mężczyzn i kobiet do głębi ujętych źródłem, wzorem życia i kazaniami Franciszka poczuło się wezwanymi do życia w pokucie ewangelicznej, nie chcąc jednak porzucić swych domów i zajęć. I dla nich także święty Franciszek opracował zasady życia. Tym oto sposobem narodził się zakon braci i sióstr od pokuty, lub jak odtąd go nazwano, trzeci zakon. Z biegiem stuleci owe trzy zakony rozgałęziły się i dziś można doliczyć się praktycznie ponad 200 instytutów, tak zakonnych, jak i świeckich, wywodzących się od świętego Franciszka z Asyżu i uznających biedaczynę za swego przewodnika duchowego. Jeden ideał i specyficzna fizjonomia. Mimo iż tak wielka jest różnorodność, w której jawi się nam rodzina franciszkańska, istnieje jeden tylko cel, do którego dążą jej członkowie. Upodobnienie się do Chrystusa poprzez wierne zachowywanie Ewangelii za przykładem świętego Franciszka. Tym sposobem urzeczywistnia się w Kościele charyzmat wspólnego Ojca Serafickiego. Owa jedność wyraża się również bogactwem blasku duchowych, przepełniających jednakowo, choć w różnym stopniu, wielu członków rodziny. Wyraża się w odpowiedzialności ciążącej na nich oraz na innych grupach z korzyścią dla wszystkich pozostałych członków i grup. Wyraża się ona w sposobie osiągnięcia celu. Jest wspólnotą, czyli wspólnym wędrowaniem. Wyraża się też w owym sformułowaniu o wzajemnej życiowej
zgodnie z którym jeden jest odpowiedzialny za wszystkich, a wszyscy za jednego. Natomiast za nurt życia i jego kierunek są odpowiedzialni wszyscy. Pierwszy zakon wobec trzeciego, drugi wobec pierwszego i trzeciego i tak dalej. W łonie wyżej wymienionej rodziny szczególnie miejsce zajmuje franciszkański zakon świecki. Ukształtował się on jakieś naturalne zespolenie wszystkich wspólnot katolickich rozproszonych po całym świecie i dostępnych dla wszystkich grup stanów wiernych. W nich bracia i siostry natchnieni przez ducha w dążeniu do miłości doskonałej w swoim świeckim stanie przez profesję zobowiązują się do życia według Ewangelii w sposób świętego Franciszka z pomocą tej reguły zatwierdzonej przez Kościół. Szczególne miejsce zakonu świeckich. Nie jest zwykłym stwierdzeniem, lecz rzeczywistością i to jedną z najbardziej cieszących fakt, iż święty Franciszek myślał o ruchu świeckich już 750 lat przed Soborem Watykańskim II. Tym, co czyni świętego Franciszka niezwykłym, jest wyczucie wielkiego tchnienia Ducha Świętego. Nie tyle dla tworzenia zgromadzeń zakonnych istniejących już przed nim, ile dla nadania pewnej formy ruchowi świeckich, którego członkowie mogli dążyć do osiągnięcia tego samego celu, co bracia i siostry zakonne, nie porzucając jednak świata, a nawet zachowując swój status świecki i zawodowy. Jeśli więc święty Franciszek był genialny, to właśnie dlatego, że wyprowadził świętość z klasztorów i niósł ją przez ulicę do domów wszystkich ludzi. Nazwa zakonu świeckiego. Już wcześniej powiedzieliśmy, dlaczego nazwa została oficjalnie zmieniona. Nic nie szkodzi, by nadal nazywał się on trzecim zakonem. Tym niemniej preferowana jest nazwa franciszkańskiej wspólnoty świeckich. Także dlatego, że rzeczywiście cały zakon dzieli się właśnie na wspólnoty. Czym jest franciszkański zakon świeckich? Jego definicję podaje reguła, mówiąc, i kształtuje się on przede wszystkim jako organiczna jedność wszystkich katolickich wspólnot rozproszonych w świecie. Pragnie się przez to podkreślić, że podstawową jego strukturą są wspólnoty stanowiące całokształt grup braterskich, hierarchicznie między sobą powiązanych, jak to lepiej można dostrzec w objaśnieniu artykułu 20. Mówi się ponadto o katolickich wspólnotach, gdyż, jak powszechnie wiadomo, istnieją również trzeci zakon franciszkański anglikański. Wydaje się on być wyłączony z przynależności do franciszkańskiego zakonu świeckich. Mówi się wreszcie o wspólnotach, a nie o pojedynczych osobach. Innymi słowy, reguła nie wspomina o samotnych tercjarzach i tym daje do zrozumienia, że zjawisko takie nie powinno istnieć. Aspekt zewnętrzny zakonu franciszkańskiego jawi się zatem jako wspólnota, której członkowie są natchnieni przez Ducha Świętego, aby dążyć do miłości doskonałej. Wyrażone są tu dwie idee. Natchnienie przez Ducha Świętego, dążenie do miłości doskonałej. Powołanie. Natchnienie przez Ducha Świętego oznacza w języku Kościoła, iż uczuli powołanie, usłyszeli wezwanie od Boga. Ktokolwiek zatem wstępowałby do zakonu w innych celach niż te, których pragnie Bóg, narażałby się na ryzyko duchowe. Czym jest powołanie? Powołanie jest wezwaniem Boga, by przeżywać w określony sposób życie takim, jakie ono jest. Każdy przeto niech pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany, do chrześcijaństwa. Natomiast w dziejach zbawienia powołanie oznacza wezwanie przez Boga do jakiegoś szczególnego działania w Bożej sprawie, do stanu chrześcijańskiego lub do jakiejś specjalnej funkcji w tymże stanie. Istnieje zatem powołanie ogólne, którym jest wzywanie wszystkich do zbawienia, które dla wielu urzeczywistnia się w chrzcie, dlatego zwane jest także powołaniem do chrztu. Istnieje ponadto w ogólnym wyobrażeniu zbawienia, a dla chrześcijan w wyobrażeniu powołania do chrztu pewne powołanie szczególne o specjalnym uświęceniu, zarówno na płaszczyźnie religijnej, jak i świeckiej. Jak rozpoznaje się powołanie? Rozpoznać powołanie oznacza zrozumieć to, czego Bóg pragnie od danej osoby. W jaki sposób mężczyzna czy kobieta mogą zrozumieć, że zostali wezwani do tego stanu, do tego moralnego obowiązku? Pierwszą oznaką jest z pewnością
odczucie skłonności do tej lub innej rzeczy, do tej lub innej działalności. Bóg faktycznie przemawia poprzez konkretne okoliczności życia, determinujące taką lub inną postawę danej osoby. Można nazwać ją powołaniem wewnętrznym. Oczywiście, aby rozpoznać owo powołanie, trzeba modlić się i radzić osób mądrych i doświadczonych. Do tej pierwszej oznaki można dodać drugą, także bardzo ważną, a jest nią oznaka odkrywania radości. Gdy perspektywa małżeństwa stanie się kapłanem lub wstąpieniem do tej grupy, wołuje w kimś radość i poczucie spokoju, mamy podstawę, by powiedzieć, iż tym, który wzywa, jest Bóg. Należy również baczyć na zewnętrzne oznaki powołania, którymi są opinia wspólnoty i warunki na urzeczywistnienia samego powołania. Na przykład ktoś odkrywa powołanie, by zostać misjonarzem. Nie mając jednak dobrego zdrowia, nie może powiedzieć, aby miał ku temu powołanie pełne. Powołanie franciszkańskie. Powołanie franciszkańskie jest zatem możliwe jako rozwinięcie oraz najbardziej żywe wyrażenie powołania do chrztu. Kto sądzi, że je posiada, a przez to sądzi, iż Bóg powołuje go na tę drogę, ten winien przynajmniej ogólnie wiedzieć, jaki jest cel, ideał, który niesie w sobie wspomniane powołanie oraz czy sprawia mu radość pójście tą drogą, na pewno niełatwą, bowiem chodzi tu o zachowanie Ewangelii, co z każdym dniem staje się coraz poważniejszym obowiązkiem. Kiedy się wie, czego się pragnie, można się wówczas w to zaangażować. I tym w praktyce opowiada się Bogu. Akceptując przecież propozycję Boga, odpowiada mu się tak. Od tej chwili liczy się sam fakt, że Bóg, otrzymawszy odpowiedź twierdzącą, bierze tę osobę w opiekę i wspiera ją tak, by doprowadzić ją do celu. Tak więc radują się obydwaj. Bóg, który może urzeczywistnić swą intencję w tej osobie oraz osoba, która widzi, że stała się przedmiotem specjalnej opieki ze strony Pana. Osiągnąć miłość doskonałą. Celem, dla którego wierni łączą się we wspólnoty franciszkańskie, jest dążenie do ewangelicznej doskonałości we własnym stanie. Powszechne wezwanie do świętości było wiele razy potwierdzane przez Sobór Watykański II, jak również potwierdzona została ogromna użyteczność stowarzyszeń wspomagających osoby świeckie w osiągnięciu powyższego celu. Jeśli chodzi o franciszkanów świeckich, abstrahując od wszystkich uprzednich nauk papieży, sam Pius XII wyraźnie zaleca im: bądźcie przede wszystkim szkołą pełnej chrześcijańskiej doskonałości i szczerego ducha franciszkańskiego. A zatem jedynym celem franciszkanów świeckich jest stanie się świętymi. Ale gdzie i jak? We własnym stanie. Przez słowa te należy zrozumieć, że nikt nie jest wyłączony ze świeckiej rodziny franciszkańskiej. Wszyscy zaś mogą czerpać zeń ogromne korzyści duchowe. Gdy mówi się o własnym stanie, pod pojęciem tym rozumie się każdy stan, zarówno stan cywilny, jak i zawodowy, a więc kawalerowie, panny, małżonkowie, wdowcy, księża, dorośli, młodzież, mężczyźni, kobiety, śmieciarze i biskupi, posłowie, robotnicy i kierownicy. Chcę się również powiedzieć, że świętość możliwa jest dla wszystkich. Jeśli każdy jest wzywany do niej przez Boga, przeto każdy może liczyć na pomoc w urzeczywistnianiu jej poprzez profesję. Profesja w znaczeniu zawód jest słowem, które nasuwa myśl o zawodzie lekarskim, zawodzie adwokackim czy zawodzie nauczycielskim. Ci, którzy poświęcają się tego rodzaju zawodowi, oddają się wykonywaniu właśnie zawodu lekarza, adwokata. Zatem ten, kto ślubuje regułę świętego Franciszka, nie czyni nic innego jak to, że zobowiązuje się do praktykowania franciszkanizmu, ducha franciszkańskiego, to znaczy do prowadzenia życia ewangelicznego w sposób najbardziej dokładny na wzór świętego Franciszka z Asyżu. W takim rozumieniu profesja nie jest zatem niczym innym jak specjalnym odnawianiem obietnicy chrztu świętego i poświęceniem siebie samego Bogu przez owo odnawianie wiary żyjące w społeczeństwie świeckim. Obiecuje stosować szczególne środki, to znaczy środki wskazane przez regułę, by prowadzić życie ewangeliczne
na wzór świętego Franciszka poprzez profesję będącą zobowiązaniem publicznym. Obietnica, którą wyraża się w profesji, nie jest prywatną obietnicą, lecz publiczną. To znaczy składaną wobec urzędnika publicznego, osoby upoważnionej przez Kościół, którą zwykle jest kapłan. Jeżeli Kościół upoważnia ją, jest oczywistym, że to Kościół właśnie przyjmuje tę obietnicę, a jednocześnie zapewnia składającemu ją duchową i moralną pomoc w osiągnięciu celu, dla którego ją składa. Poprzez profesję będącą również zaangażowaniem Boga. W profesji nie należy jednak upatrywać jedynie zobowiązania, które człowiek podejmuje wobec Boga i Kościoła, ale bardziej ścisłym byłoby dostrzegać również zobowiązanie, jakie podejmuje Bóg wobec człowieka. Jest oczywistym, że nie chodzi tu o wzajemne zobowiązania, lecz o szczodrobliwość, z jaką Bóg ofiarowuje się temu, kto odpowiada na Jego wezwanie. Będę z Tobą, rzekł Mojżesz, i tak samo powtórzy Izajaszowi, Jeremiaszowi oraz apostołom. Jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Zaś Maryi, która poświęcała się Jemu, Bóg rzekł przez anioła: Pan jest z Tobą. Owa wiara w miłość Boga, który daną osobę umiłował jako pierwszy i wybrał ją, wzywając do szkoły świętego Franciszka, winna dodawać otuchy oraz skłaniać ją do częstego odnawiania swej profesji, która jest ponad to odnawianiem aktu wiary, miłości i łaski. Reguła zatwierdzona przez Kościół. Zostało już powiedziane, dlaczego reguła powinna być zatwierdzona przez Kościół. Wszystkie resztą reguły dane franciszkańskiemu zakonowi świeckich były zatwierdzone przez Kościół. Mówi się o ponad 40 papieżach, którzy do reguł tych odnosili się ze słowami pochwały oraz o dwóch soborach powszechnych, wiedeńskim i laterańskim, wskazując je jako sposób życia całkowicie zgodnego z Ewangelią. Sugeruje to szacunek dla tego rodzaju dokumentu, a zarazem postanowienie pilnego przestrzegania go. Po Memoriale Propositi z 1221 i po regułach zatwierdzonych przez najwyższych pasterzy Mikołaja IV i Leona XIII, obecna reguła przystosowuje franciszkański zakon świecki do wymagań i oczekiwań Kościoła Świętego w zmienionych współczesnych warunkach. Jej interpretacja należy do Stolicy Świętej, natomiast szczegółowe przepisy mają określać konstytucje generalne i statuty partykularne. Cel odnowionej reguły. Tu właśnie okazuje się, dlaczego było konieczne ponowne wejrzenie w tekst reguły franciszkańskiego zakonu świeckich i uaktualnienie go. Cel jest oczywisty. Przystosować zakon franciszkański do wymagań nowych czasów. Od Soboru Watykańskiego II cały Kościół oddał się rozważaniom nad tym, czy jego oblicze jest identyczne z tym, jakiego pragnął dla nich Chrystus. Tym samym również wszystkie te instytucje, które żyją w jego łonie, odczuły pilną potrzebę odnowienia własnego prawodawstwa, powrotu do źródeł i odnalezienia samych siebie, aby móc przemawiać do ludzi współczesnych językiem dla nich zrozumiałym. Jeśli na przykład czynić pokutę wyrażało się w XIII wieku z paniem w pieczarach, dzisiaj należy raczej wyrazić to odmiennie, na przykład przyjmując hałasy powodujące nerwowość. Nowa reguła o duchu z innej epoki, niepodatnym na przeobrażenie, byłaby z pewnością bezużyteczną. I przeciwnie, nowy duch w starej regule byłby więźniem. Oto dlaczego Jezus przypomina, młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Interpretacja reguły należy do Kościoła. Ten, kto zagwarantował autentyczność pewnej zasady skutecznej w dojściu do świętości, jest kompetentny do wyjaśnienia przypadków wątpliwych. Wątpliwości odniesienia interpretacji reguły mogą zrodzić się zawsze, zwłaszcza z powodu nowych sytuacji, które mogą zaistnieć. Jakieś zdanie reguły w danym czasie i określonej sytuacji rozumianej jest w ten sposób. Może się jednak zdarzyć, że jutro to samo zdanie wymagać będzie innej interpretacji, a nawet, że straci ono obowiązującą moc. W
Fakt ten jednak może stwierdzić jedynie Stolica Święta. Ponadto reguła, będąc dokumentem zasadniczym, nie zajmuje się kwestiami szczegółowymi, choć są one konieczne. Gdy w przyszłości, opracowując konstytucję, trzeba będzie się z nimi zająć, może wyłonić się przeszkoda tego rodzaju, że szczegół może dotyczyć samej istoty reguły. W takim przypadku niezbędnym staje się, aby wypowiedział się Kościół. Stosowanie się do konstytucji i statutów. Zasad stosowania reguły, mając na uwadze fakt, że jak już wspomniano, jest ona jedynie tekstem zasadniczym, należy szukać w innym tekście ustawodawczym, w którym wiele wskazań może być sprecyzowanych szczegółowo. Mamy obecnie konstytucje generalne. Winny one być ponownie przejrzane i skanonizowane z reguł. Wystarczy wspomnieć o całej władzy, jaką konstytucję przyznają ojcu dyrektorowi, a która obecnie nie jest już tak wielka. Niemniej jednak konstytucje obecne, póki nie zostaną uaktualnione, pozostają w mocy, jeśli chodzi o te wszystkie wskazania, które nie są sprzeczne z regułą lub nie zostały już prawomocnie zastąpione innymi. Stosowanie norm ujęte jest również przez statuty partykularne. Może się przecież zdarzyć, że pewne szczegóły pozostaną nieuwzględnione nawet przez konstytucje generalne, zważywszy ich uniwersalność lub też sama reguła odsyła do statutów. Na przykład artykuł 23 reguły daje poszczególnym narodom swobodę ustalania wielu wymaganych do złożenia profesji, a to może być normowane jedynie statutami. Powołując się na statuty partykularne, w praktyce zezwala się wspólnotom wszystkich stopni na posiadanie własnych statutów, którym można wypełnić wszystkie te miejsca, jakie prawodawstwo wyższego stopnia pozostawiło niezałatwione.